sobie hater prank na was, czyli na widzach. Będzie to polegało na tym, że będę w prywatnych wiadomościach na Discordzie siebie hejtował u widzów. Oczywiście z innego konta, nie z tego mojego głównego. Źle mi się nagrał ekran, bo nagrał mi się drugi monitor zamiast pierwszego, no więc będą się wyświetlać screeny, jak z nimi pisałem. No ale żeby coś się działo, będzie też kamerka. Oczywiście wszystkie osoby, jakie wystąpiły w tym filmie, były brane z mojego Discorda. No więc jeżeli jeszcze was tam nie ma, no to zapraszam. No i jak chcecie kolejny taki odcinek, to zostawcie tutaj 40 lajków. No więc dobra, już nie przedłużam i zapraszam was do filmu. Okej, no więc jak widzicie, moje konto nazywa się JMJM. No i jestem tutaj oczywiście na swoim Discordzie Team Rudzi. Zapraszam, macie link w opisie, tak swoją drogą. Już mówiłem o tym na wstępie, ale nieważne. No i tak, tutaj jest moje główne konto, czyli Miotła. No i dałem sobie tutaj właśnie ten status, zaraz wracam, że jakby mam włączony Discord, no ale przy kompie nie jestem. Nagrywam to o 18:17. No i tak, może zaczniemy sobie od osób, które mają te wyższe rangi, później przejdziemy sobie do widzów. No i tak, zacznijmy sobie może od Painta. Klikamy sobie wyślij wiadomość i napiszmy mu siema. Czemu jesteś na serwerze tego kida Miotły? To zwany najgorszy rudzielec. On tutaj nie odpisuje, jak widzicie. No więc przejdziemy sobie do kolejnej osoby. Jak on nam odpisze, no to wtedy my odpiszemy mu. Teraz przejdźmy do Azahana i napiszemy mu siema. Czemu jesteś na serwerze Miotły tego kida i Darudego? Okej, odpisał nam no. To kit najgorszy. Napiszmy mu JM. Nie odpisuje coś teraz. Napisał czemu? Bo jest dzieciakiem rudym. Napiszmy mu rudy. Okej, niech będzie coś takiego. Napisał trzy kropki. To dzban i paruwa. O. No i jak na razie nic nam nie odpisuje. Okej, napisał mi coś na Discordzie na swoim głównym koncie. No i tak, to jest moje główne konto ogólnie. I tak, Azahan wysłał mi tego screena. Ja mu nie będę nic odpisywał. Mnie nie ma przy kompie, jakby co. Lubisz go? Ciekawe, co nam odpisze na to. I napisał nam, że tak, to go nie lub. Napisał nam fajny youtuber. No to napiszmy gówno nie youtuber. I ciekawe, co na to odpisze. Okej, i napisał mi coś teraz znowu na tym. Cały czas screeny tutaj wysyła. Co możemy mu napisać? Tak, żeby to było z jakimś błędem ortograficznym. To by było akurat dobre wtedy. Napiszmy mu łeb przez py jak pierwszoklasista. Odpisał znowu kropki. Nie wiem, co mu teraz napisać już. Okej, napiszmy mu dawaj na rozmowę. I teraz powiemy mu, że to był prank. Uwaga, chwila, ja się tutaj wzmutuję. No i ciekawe, czy w ogóle wbije do nas tutaj. O, wbił, dobra. Wyłączmy mikrofon i dobra. Ogólnie zostałeś sprankowany. Nagrywam film teraz. Co, jaki film? Jak hejtuje siebie u widzów na PV. A. Chcesz kogoś pozdrowić czy coś? Co, naprawdę, tego Miotłę nie lubisz? Ale ja jestem Miotła. To ja jak coś. Czekaj, napiszę ci na tym, na drugim koncie ci napisałem. To dobra, to ja idę chyba dalej osoby prankować. Zaraz, twój gość się zmienił. No to chyba nie wiem, mam mutację czy coś. Dobra, to ja idę dalej ludzi prankować. Elo. Więc lecimy sobie teraz do Maty. Siema, lubisz Miotłę? Ciekawe, czy nam odpisze na to. Ogólnie oni mają statusy nie przeszkadzać, co, no, jakby zwiększam procent tego, że nie odpiszą. Napisałem mu to kit i dzban. Napiszmy sram na niego. Napiszmy mu jeszcze rudziel Elca. Kurde, trochę zawiedziony jestem tym, że widzowie nam nie odpisują. No więc przejdźmy sobie do kolejnej osoby, czyli NK Hal. Siema, lubisz Miotłę? To rudy Żyd. On tutaj też coś gra, on gra w Bad Lion Client, no więc jest szansa, że nam nie odpisze w ogóle. Jakby, o, odpisał nam Mata. No właśnie, Miotła to jedno wielkie XD. Rudy Żyd. To co tutaj zaraz Mata na napisał, będziecie musieli mieć zacenzurowane. Tutaj jeszcze nam odpisał NK Hal, no więc zaraz do niego przejdziemy. Napiszmy mu dzban rudy. Napiszmy mu dawaj na rozmów. I się zmutujemy jeszcze. Ciekawe, czy teraz wbije w ogóle na rozmowę. O, wbił, dobra. Siema. Wow, no w ogóle nie wiedziałam, że to ty. Brawo. No, fajnie, nagrywam ja teraz film. Nie wiedziałam, że to był.
Nie wiem, pozdrów YouTube i będę leciał dalej. Spoko, pozdrawiam wszystkich, nie subujcie mi okryt pod odzban. Okej, okay, niech będzie coś takiego. Lecimy dalej, teraz do NK Hala. Napiszę, że Miotło jest za fajny. Co masz do niego? Napiszmy to na... Najgorsza paryuwa. Jego filmy to gówno. Napiszmy przez U otwarte. Okej, okay, odpisał, ale co masz do niego? To, że jest dzieciakiem i powinien usunąć kanał, bo się tym pogrąża. Rudy śmieć napiszmy. I napisał ma, aha, to jest powód, czy jest więcej? Jest rudy, a każdy rudy jest fałszywy. Szywy. Aha, w te plotki wierzysz? Debil zasrany, napiszmy. Dawaj na rozmo. Okej, okay, i teraz sobie do niego zadzwonimy. W sumie mogłem jakiś modulator ogarnąć do tego. I napisał, nie chcę. Boisz się pewnie. JM, jak się nazywasz? Nazywam się JM. JM, bo ten dzieciak zasługuje na to, żeby miał konto do hejtowania jego. Z gadaniem z nim nic nie wyjdzie. Przejdźmy sobie do kolejnej osoby i przejdziemy sobie jeszcze do Alaxiego i następnie przejdziemy do osób, które mają po prostu rangę widza, nie mają żadnych wyższych rang. No i okej, okay, piszmy mu siema. Lubisz miotłę? Napisał siema. Jaką miotłę? Tego, co z team ludzi. To go nie lub, bo to dzieciak rudy, najgorszy. Napiszmy mu to rudy Żyd. Debil z niego jest. Miotełka i bie Jorema. To dawaj na rozmo. I wbijemy sobie do rozmowy. I ciekawe, czy wejdzie. Nie, czemu? Boisz się. Nie, nie mogę. Dawaj. Napiszmy mu srać na miotłę. Dobra, wydaje się, że nic tutaj już nie zdziałamy więcej. Chociaż tutaj napisałem lol, no. Napisałem mu, a to spadaj. No i nie wiem, na przykład, dobra, zablokujmy go. Lecimy sobie dalej i teraz przejdziemy już sobie do osób, które są tutaj, czyli do osób widzów. I napiszmy na przykład do Karona. Napiszmy mu siema, lubisz miotłę? I napisał, no to mój przyjaciel. To ty dziwny jesteś, srać na niego, dzban. Rudy Żyd, wbij na rozmowę, bo chyba z Karonem za dużo tutaj nie zdziałamy. O, wbił, dobra. Jestem hejterze. Siema. Bo hejterzesz miotło? Bo tak. Podaj ten. No, przykład, dlaczego nie? Nie go hejtujesz. Bo jest rudy. No i? No i z paruwą, Żydem najgorszym. A ty jesteś kim niby? No, ja jestem superowy. Nie, to nie znaczy, że musisz innych hejtować. Będę. Ale po co? Dobra, słuchaj, to jest prank. Jestem miotła, by the way. Czekaj, napiszę ci. No, wiem. Wiem. Nie, nie wierzę. Nie, chłopie, nagrywasz? Nie. Czy to jest po prostu prank taki? Normalny? Nagrywam trolla, no, widzę. No to epicko. Pozdro. Nie wiem, pewnie nie nagrywa, ale i tak. Gzde. Nie, no. Nie, bo trochę po głosie nie rozpoznałem. Bo dawno nie gadaliśmy, nie? Bo się głos trochę zmienił w sumie. No, słychać. To nie wiem, pozdrów YouTuber czy coś, a ja spadam następnych prankować. Pozdro, właśnie robimy Manhunta z czterema chyba osobami. Jestem aktualnie po live'ie, więc elo. No, siema. No więc przejdziemy sobie do następnej osoby. No i niech to będzie DPL Gamer. Napiszmy mu siema. Lubisz miotłę? To go nie lub. To rudy Żyd. JM powinien usunąć kanał. Lubię go, ale nie oglądam, bo mi się nie chce. To powinieneś go hejtować. To dzieciak obysrany. No jego miniaturki, no to tak. Dzban, bij na rozmo. I się teraz zmutujemy.
I ciekawe, czy wbiję. Nie mogę, boisz się? Mikro mam zepsute. I tak wbij. Nawet zmutowany. Ja na razie muszę spadać. To spierdzielaj ode mnie. No i przejdziemy sobie do następnej osoby i niech to będzie Degren. Jestem ciekaw, co ona odpisze. Siema, lubisz miotłę? Ona nam chyba nie odpisze, no więc przejdziemy do kolejnej osoby, nie będziemy czasu marnować. Niech to będzie Tościk. Siema, lubisz miotłę? Napisał tak, no to napiszmy go. To go przestań lubić. To dzieciak powinien usunąć kanał. Oj, odpisałam też Degren. No więc będziemy sobie może ich dwóch naraz. To go nie lub to rudy Żyd. Niech usunie kanał. No więc dobra, może przejdźmy sobie do kogoś innego jeszcze. Może przejdźmy do Promisiowy. Wyślij wiadomość. Siema, lubisz miotłę? Okej, Degren nam odpisała. No tak. Paruwa z niego. Jakby co to specjalnie napisałem ten błąd. I odpisał nam Tościk teraz. Czasem fakt w sumie. Czemu? Czasem zawsze to rudy dzban. Odpisał nam Promisiowy. To go nie lub to ruda paruwa. Tak go nie lub to zasrany Żyd. Wbijaj na rozmo. I wejdziemy sobie tu i się zmutujemy. No i ciekawe, czy wbije nam na rozmowę. Wbijesz na rozmo. Zapytaj mi się jeszcze Degren i uwaga. O, wszedł i wyszedł. Nie wychodź. Co, boisz się? Wbijesz na rozmo? Napisał, że nie. Okej, to się rozłączymy. Po prostu nie mam czasu. Aha, to nie wiem. Okej. To, oj, hejtować miotłę dzbana, elo. Napisał to ściknie. To napiszmy mu, co, boisz się? Tak, mikro mam zepsute. Napiszmy mu ta, no. JM i tyle. Idę go hejtować, elo. O, zablokował nas, dobra. No jeszcze nikt nie zareagował, także odblokował. A ty se go lub... O, spieprzaj. Przejdziemy sobie do kolejnej osoby i niech to będzie Żabka Megunia. Wyślij wiadomość, siema, lubisz miotłę? No i chyba ta Żabka Megunia też nam nic nie odpisze. Zróbmy jeszcze ostatnią osobę, może ona odpisze. Lamborghini 77, siema, lubisz miotłę? Co cię to? Tak się pytam, bo to dzban rudy Żyd. Łukasz tego prawie pisze to samo. Nie wiem, czemu tak robię cały czas, ale... I ciekawe, czy nam odpisze. Czemu? Bo jest dzieciakiem, powinien usunąć ten swój kanał JM. Niech nagrywa to, co chce, ale powinno się go hejtować. Dawaj na rozmowę. Okej. I ciekawe, czy wbije. Jestem już... O, wbił, ale wyszedł. Tak samo jak... to tutaj... O. Wchodzi i wychodzi. Czemu wychodzisz? Dawaj, włączam mikro. Tak, napiszmy. I ciekawe, co teraz zrobi. Nie odzywam się, bo jak wbije, to będzie przypał. Zobaczcie, nagrywam i będę do was mówił. Zanieć się boisz, to prowokacja. A ja się nie da tak łatwo sprowokować. No dawaj, dawaj. I poza tym on nie jest porówą, tak nam odpisał jeszcze Degran. To no, miotła to... Banet. Trzeba go hejtować. Dobra, no wyjdźmy już z tej rozmowy, napiszmy mu tak, po prostu nie, to nie, on jest dzbanem. Jeszcze nam Żabka Megunia napisała, nie mogę tego odcinka skończyć, nie no. I trzeba hejtować, elo. Przejdźmy sobie do Żabki Meguni, a co? Tak się pytam, to rudy Żyd. Nie będziemy już temu Lamborghini 74 odpisywać. Jakby zobaczcie na filmie. Ja chcę skończyć już ten film, mam godzinę i 4 minuty. Będę to montował pewnie długo, ale na trudno. Trochę atens już, okej. Okay. To napiszmy mu tak, dokładnie. Trzeba go hejtować. Zbana zasranego. Coś ci zrobił? Nie, ale wkurza mnie, to go hejtuje. I tyle, tak napiszę po prostu. Wiesz, na rozmowę. I wejdziemy sobie na rozmowę i poczekamy sobie na nią. Nie gadam. Aha, to ja idę dalej go hejtować. To
Barówa najgorsza i tyle, elo. No i chyba widzimy się już na końcu. No i tutaj zakończymy ten film. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Oczywiście pamiętajcie, subikuj, abyście w górę. Będzie mi mega miło, że to zrobicie. Jeżeli chcecie taki kolejny film, to wbijcie tutaj 40 lajków. No i to by było na tyle. Cześć!